Jeden! Takich zawodów jeszcze w Ełku nie było. Po raz pierwszy miasto zaistniało na triatlonowej mapie Polski. W wodzie, na rowerze i w biegu rywalizowało tu ponad 300 zawodników z Polski i z kilku krajów Europy. Nie brakowało aktorów i celebrytów, którzy coraz tłumniej stają na starcie takich wyścigów. Ja na każdym mam etap taki, żeby przetrwać. Najpierw wyjść z wody, potem przejechać na rowerze, potem przebiec. Jestem początkującą triatlonistką, więc chociaż zaczęłam z grubej rury, jak to mówią, bo od pełnego dystansu w suszu, który zrobiłam jak na mnie z dość niezłym czasem, więc ale tutaj jest trudna trasa rowerowa, więc się bardzo boję roweru. No i są fale na wodzie, więc tu też wszyscy straszą. Wystraszyć mógł dystans. Triatlon ełcki rozgrywany był na dystansie olimpijskim. To oznacza, że zawodnicy najpierw musieli przepłynąć 1,5, przejechać na rowerze 40, a na koniec przebiec 10 kilometrów. Bez przygotowania na starcie lepiej nie stawać. Należy pamiętać, zależy od dystansu, głównie o tym, żeby się nie zmęczyć na początku przy krótkich dystansach, natomiast o tym, żeby się dobrze odżywiać przy dłuższych dystansach, no i pić też przede wszystkim i wyspać wcześniej. Już pierwszy etap, czyli woda, zweryfikował siłę niektórych śmiałków. 1,5 kilometra to wcale niełatwy dystans. Odcinek był długi i z tego co widziałem, kilka osób zostało podniesione. My osobiście na naszej łodzi pomagaliśmy 3 osobom. 3 osoby zostały odwiezione do brzegu. Wycieńczenie organizmu, no i temperatura wody. Temperatura wody myślę, że też miała na to wpływ, z racji tej, że jest oscylująca między 18-19 stopni Celsjusza i jeśli ktoś nie płynie tego dystansu adekwatnie, dobrze, szybko, także ma prawo zmarnąć. Nie było jednak tego dnia mocnych na triatlonistów z Ukrainy i Węgier, którzy zajęli czołowe miejsca. Najszybciej na mecie zameldował się Oleksij Siutkin z Ukrainy. Pokonanie trasy zajęło mu niespełna godzinę i 54 minuty. Dla niego był to element przygotowań do Mistrzostw Świata. Zawody świetne, wspaniali kibice na trasie, no i wysoki poziom sportowy, prawie jak na Mistrzostwach Europy. Dla mnie były to przygotowania do Mistrzostw Świata. Formę buduję właśnie na takich zawodach. Jestem zadowolony z pływania i roweru. Najgorzej poszło na biegu, szczególnie 2 ostatnie kilometry. Byłem już bardzo zmęczony i biegłem wolno. 2 kilometry, Kibice mogli oglądać na ełckiej trasie także Marię Cieśnik. Jeszcze 3 tygodnie temu oglądaliśmy ją na ekranie telewizora. To ona reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. W Ełku była najlepszą triatlonistką. No zdecydowanie pozytywnie niż w Londynie. W Londynie niestety bardzo dobrze się zaczęło. Jechałam w grupie z faworytkami. Niestety kraksa, już spadłam do drugiej grupy, nie było szans na walkę. Tutaj o wiele przyjemniejsze zwycięstwo. Też trasa, mimo wszystko, że tam pod pałacem Buckingham, tutaj podobała mi się bardziej. Wspaniałe tereny w okolicy, tutaj jeziora, bo jest bardzo pięknie. Troszeczkę niepokoju było po wyjściu z wody, ponieważ Ukrainka i Polka odjechały troszeczkę, ale jeszcze na pierwszej rundzie udało się dojechać. Tutaj z pomocą kolegów z Polski pociągnęliśmy mocno, dojechaliśmy do zawodniczki i na biegu już wszystko potoczyło się dobrze. Triatlon w Ełku organizowany był po raz pierwszy i ściągnął wielu znakomitych zawodników. My trafiliśmy chyba w gusta tych osób, gdyż sporo osób, zarówno Ełczan, osób z okolic, jak i osób mieszkających w innych miastach, po prostu tutaj do nas przyjechało. I już wiadomo, że triatloniści pojawią się w Ełku także w przyszłym roku.